Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak ustawić ładny URL dla stron przedstawiający jakiś konkretny element z naszej bazy danych, na przykład konkretny produkt. Jak coś takiego zrobić i już Ci pokazuję. Na początku dodamy sobie tutaj, ustawimy layout naszej strony na kolumn. OK, ustawiam tutaj przestrzeń na 50, żebyśmy mieli troszeczkę oddzielone wszystko. Następnie dodamy do bazy danych nową tabelę product. Będziemy dodawali po prostu produkty. Każdy produkt będzie miał w naszym przypadku tylko tekst, więc dodaję sobie tutaj tekst, OK. I następnie dodajemy input, abyśmy ten tekst mogli dodać. Niech będzie to na środku. Jest to pole wymagane, więc this input should not be empty. Jest zwykłym tekstem. Type here nam wystarczy. Dodajemy przycisk, który też będzie na środku. Klikamy add product i dodajemy sobie nasz produkt. Następnie niżej wyświetlimy w repeating group wszystkie nasze produkty. Też ustawię, żeby były na środku, typu wiersz, OK. I będziemy wyświetlali produkty. Bierzemy je z bazy danych, jest bez ograniczeń. Weźmiemy sobie wszystkie bez ograniczeń tutaj wysokości. Bez ograniczeń wysokości też naszej repeating group. I dodamy tutaj tekst, bo tekst będziemy wyświetlali nasze produkty. Więc jak klikniemy później w tekst, na początku stawimy go na pełną szerokość naszej strony. Wysokość zostawimy taka, jaka jest, albo zostawmy też tutaj 0, OK. I wyświetlamy tutaj nazwę naszego produktu, Current Sales Product Name. I teraz jak klikniemy sobie w nasz tekst, to pójdziemy do strony. Więc zróbmy sobie stronę z produktem. Zrobimy nową stronę, Add a New Page, Product. I tu będziemy wyświetlali konkretny produkt. OK. Ta strona będzie typu produkt, Type of Content jest produkt. I też ustawimy sobie layout tutaj na kolumn. Ustawmy tekst na pełną szerokość od 0 do nieskończoności. Fit with to content niech będzie na środku. Wysokość od 0 do nieskończoności. Wyświetlimy tutaj heading 1 i wyświetlimy tu nazwę naszego produktu. Product name. OK. Wracamy sobie do naszej strony głównej, indeks. I jak klikniemy teraz nazwę tego produktu w powtarzającej się grupie, to pójdziemy do tamtej właśnie strony. Więc robimy go to page. I idziemy do strony z produktem, przekazujemy dokładnie ten produkt, dane o tym produkcie. Jak klikniemy w Add Product, to robimy Create a New Thing i tworzymy sobie nowy produkt w naszej bazie danych. W to pole Name wpisujemy to, co mamy w naszym inputcie, input a value. OK, jest. Zróbmy preview naszej aplikacji i teraz pokażę Ci, że ten URL naszego produktu no, nie będzie zbyt piękny. Wpisujemy sobie tutaj prod1. Add product, mamy produkt pierwszy, klikamy to, wchodzimy w stronę i tu mamy taki brzydki ID, który jest po prostu z naszej bazy danych, nie jest zbyt fajny. Jak go przekażemy naszym znajomym, to no cóż, wejdą, klikną, zobaczą, ale ten ID, ten nasz URL już mógłby nas więcej informować o czymś, co tam dokładnie jest. Tak samo mogłoby działać to pod SEO, więc wykorzystamy sobie to troszeczkę lepiej. W jaki sposób? W data mamy tutaj też takie pole jak Slack. Jest Slack, to jest zwykły tekst i to jest właśnie wykorzystywane do tego, żeby tutaj wyświetlać odpowiedni URL. Mamy jedną opcję taką, że pójdziemy sobie do naszej bazy danych, zobaczymy tutaj dane z naszymi produktami, odświeżam sobie, edit, wpisuję sobie tutaj Slack, na przykład bla, 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 jest, klikam zapisz, odświeżam naszą aplikację i zobaczcie, Bubble pokazuje mi ładnie już, albo tak troszeczkę inaczej. Ten nasz cały URL nie pokazuje tu ID, tylko wpisał, pokazuje dokładnie to, co sobie tutaj wpisałem. Taki Slack musi być zawsze unikalny, ale Bubble nas chroni przed tym i sam sprawia, że nasze ID-ki są zawsze inne, te slagi są zawsze inne. Ale my przecież nie chcemy zrobić tak, że mamy stronę dla naszego admina, który sobie ręcznie tutaj dodaje te produkty, a później mówi do nas, hej, powypełniaj im slagi. No nie, nie będziemy tak robili. Damy naszemu adminowi od razu taką opcję i idziemy prosto do naszego design. Jak on kliknie w produkt, to jest taka opcja jak set slag, mam tutaj slag, set a thing slag i temu naszemu elementowi z kroku pierwszego, który zrobiliśmy w kroku pierwszym, ustawiamy slaga. Jak mamy go ustawić? Możemy po prostu wziąć sobie nazwę tego produktu, więc znowu rezultat kroku pierwszego i jego nazwy. I nawet jak będziemy mieli wiele nazw takich samych produktów, będziemy mieli prod 1, prod 1, prod 1, prod 1, to i tak Bubble będzie automatycznie pilnował, żebyśmy nie powtórzyli tych nazw, bo on za nas robi to. On za nas nadaje te slagi. Zaraz Ci pokażę, jak to działa. Tutaj jeszcze zrobimy reset relevant inputs na sam koniec. Dobrze, F5. No i dodajemy sobie po prostu prod. Jest prod. I prod
albo po prostu szus. Damy sobie buty jeszcze. Szus, jest. I dodamy jeszcze raz prot, żeby przetestować to nadawanie nazw. Więc wchodzimy w prot pierwszy, mamy po prostu prot. Jest. Produkt pierwszy nazywa się produkt. Wchodzimy w buty i mamy w nazwie buty. Super, wspaniale. I wchodzimy w kolejny produkt. Zobaczcie, tu mamy dodaną jedynkę. Babu automatycznie przypilnował, że ej, może być powtórzenie tutaj w stagach. Już taki stag jest wykorzystany. Nie mogę już wykorzystać tego jeszcze raz, więc zadaję sobie numerek na końcu naszego URL-a. I tym prostym sposobem mamy dużo ładniejsze URL-e z naszymi konkretnymi rzeczami wyciąganymi z naszej bazy danych. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zbudował dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!